Trzeba zacząć od tego, że w 80 roku w sierpniu ja wtedy byłem studentem szkoły filmowej i wtedy jak był strajk w stoczni, to był sierpień i były wakacje. I w pewnym momencie się ocknąłem, że trzeba by pojechać do tej stoczni z kamerą. W końcu Chciałem być dokumentalistą. I w końcu udało mi się tę kamerę, z, ekipę z, złożyć. I dojechaliśmy y, do stoczni 31 sierpnia, sierpnia, czyli w momencie w dzień podpisania porozumień, o czym nie wiedzieliśmy wtedy. A ponieważ przyjechaliśmy jakoś o 5 rano z tej łodzi, to y, y, udało nam się podjechać pod samą stocznię samochodem, maluchem, ale już nie weszliśmy do stoczni, bo y, mieliśmy list po, polecający do Borusewicza, Borusewicz spał, potem się msza zaczęła, y, w czasie mszy nie mogliśmy wejść i potem już tylko stałem pod tą bramą z kamerą owszem i y, oglądałem tego Wałęsy na bramie i, i, i pomyślałem sobie jak, jak się jak był 88 rok i się dowiedziałem, że jest znowu strajk w stoczni, tym razem to jednak. Nie, to nie tak było. To nie tak było. W 88 roku to było tak, że ja miałem taki pomysł, żeby zrobić film o szopkach bożonarodzeniowych. Jeździłem po. Żdziłowiczem zresztą, wtedyśmy się sparowali. Jeździliśmy najpierw te szopki y y y y y Bożonarodzeniowe, robiliśmy przez. a potem to chcieliśmy zmontować. Ponieważ to była taka produkcja właściwie nie wiadomo jaka, podziemna oczywiście. Trochę temu y y patronowali jezuici w, w Łodzi. I Tomek Filipczak coś załatwił właśnie, że mamy montować w Gdańsku, bo tam już był y y y sprzęt. I pojechaliśmy montować. W maju właśnie pojechaliśmy montować. No i tak montujemy, montujemy, a tu się okazuje, że jest w ogóle akcja już wideo studio wtedy istniało. I już z kamerami tam, nie wiem, Wojtek Ostrowski, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze, już byli w stoczni. I po prostu myśmy rzucili w kąt to nasze montowanie i poszliśmy, przyłączyliśmy się do, do, do ekipy tam. I dzięki temu tam no mogliśmy być i mieliśmy czym filmować, co prawda były to, był to sprzęt absolutnie amatorski. Terlecki wymyślił, że, że no, on właściwie wymyślił, że, 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 że mogę zrobić z tego film swój, dokumentalny. No więc super, więc jednocześnie było, było tak, myśmy tam siedzieli, te materiały były wy, wynoszone, znaczy, w ogóle stocznia wtedy była odgrodzona od świata kordonem policyjnym i w ogóle nie można było podejść. Oni chcieli wtedy uniknąć tego, żeby tam te tłumy się gromadziły pod bramą. Zresztą umówmy się, strajkowało tam, strajkowała tylko część stoczni i tylko bramy były obsadzone, bo reszta stoczni w ogóle nie tam, znaczy tych strajkujących nie było wielu. Wideo studio, wtedy to się nie nazywało Wideo Studio jeszcze, to wtedy to się nazywało jeszcze dział, diecezjalny dział dokumentacji wideo. Myśmy mieli wcześniejsze kontakty jeszcze z Marianem Terleckim, bo ja tam, jak się dowiedziałem, wiedziałem wcześniej, że on tam coś załatwił i że coś jest w tym Gdańsku, a jak jest, no to że chciałby się coś zrobić na tym. I nawet coś było, mieliśmy robić film o palotynach, ale jakoś do tego filmu nie doszło. No i potem właśnie, jak się trafiła okazja, żeśmy ktoś nas tam skierował, żebyśmy zmontowali film o szopkach, który zresztą nigdy nie powstał. Te materiały w ogóle też gdzieś zginęły, cholera, nie wiadomo. No ale jak już zmontowaliśmy te, te szopki, to, to był ten strajk. 1 maja. 1 maja była afera. To się zaczęło. Teraz po 1 maja. Wałęsa, Wałęsa nieświadomie rzucił hasło do strajku w Brygidzie, co jest udokumentowane. I nagle się zdziwił, że dwa dni później buchnął strajk. A to oczywiście 1988 rok i teraz następne pokolenie po 80 roku, ci młodzi. Młodsi kandydaci na działaczy robotniczych stwierdzili, że teraz jest ich czas i teraz oni by chcieli powałansować i, i bach, i strajk. I e, wideo studio tam od razu posłało swoich ludzi, no a ja tam siedząc i montując się po prostu do tego oczywiście przyłączyłem. I, i dostałem szansę zrobienia swojego filmu. Hmm, te materiały były... Wiesz tak, do się było ciężko dostać, nie trzeba było przeskoczyć przez mur, no. Jak już przeskoczyłem przez ten mur, skoro jest to coś, <słuch> bałem się wyjść stamtąd nawet. Zresztą w ogóle tam nie było zbyt bezpiecznie. Natomiast, y, 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 co tam było? Szczególnego wtedy. Znaczy ten 88 rok był dlatego szczególny, że e, nagle się okazało, że coś się zmienia. Że świat jest inny. Że to już nie jest taki świat, jak był powiedzmy w sierpniu 80 roku. E... I niesamowite było to, że jak myśmy tam siedzieli z kamerami, bo tak siedzieliśmy, nie, no, nie wiedzieliśmy, co, co się wydarzy. Nie wiedzieliśmy, czy ten strajk się skończy dziś, czy jutro, czy za dwa tygodnie. On chyba trwał 10 dni, ten majowy. I to było niesamowite, było to, że y, zostaliśmy razem z tymi kamerami, bo tam było kilka kamer. Mieliśmy ósemki amatorskie, takie malutkie. Yy... Nie było znaczy nie, nie można było tego pokazywać obiektywnie, bo nie było w ogóle takiego, takiej pozycji, która mogłaby być obiektywna. Byliśmy, my byliśmy po stronie strajkujących, czyli kamery, ekipa brała udział w strajku jako strajkujący. No. I z tego punktu widzenia myśmy to oglądali i później pokazywali. Strajkujący opanowali bramy stoczni. Stocznia była, To w ogóle była dziwna sytuacja. To później, potem, taki Amerykanin Lawrence Weszler opisał w książce nawet o Polsce, jak to się, jak to się działo wtedy w 1988 roku, że to było niesamowite, że były takie jakby kolejne linie, że z zewnątrz był świat. Ten świat był, potem była kordon policyjny, przez który nie można było przejść. Potem była stocznia, ale tylko bramy, a w środku stoczni z kolei była, byli ludzie dyrekcji, że tak powiem, czyli nie, jakby oni, tamci, inni, przeciwko którym się strajkowało i oni się tam spokojnie w ogóle urzędowali w tej, w, w, w tej stoczni. Stocznia nie pracowała, ale strajkowało zresztą wielu tych ludzi. I e, 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 oczywiście głównym miejscem była stołówka, i tam się, tam się wszyscy gromadzili. Brama e, główna, czyli bynajmniej nie pierwsza, tylko druga, tak? to była druga, a te pozostałe bramy tam, trzecia, pierwsza, coś, to już były takie no, e, placówki, jakby to już tam, bo trochę strach się nawet wybrać na taką drugą bramę, i tam już. Trzymały takie zakapiory, te bramy, jakieś takie garstki, już najbardziej y, 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 ostrych y, strajkowiczów. Jak mówię, myśmy byli y, częścią tego strajku, i, i to moim zdaniem było przełomowe, bo ludzie y, wcześniej bali się kamer, bo wiedzieli, że kamera to jest coś, co im może zrobić krzywdę. To znaczy, że ktoś ich zarejestruje, a potem policja czy SB będą mieli ich twarz i że generalnie w związku z tym kamera nie. Ale w tym 88 roku w maju, oni zrozumieli, że kamera może być ich bronią. I w związku z tym oni właśnie chcieli, jak na przykład podchodziła policja, bo cały czas, cały czas było przeświadczenie, nie, nie bez podstaw, że za chwilę Wejdą policja, wojsko, wejdą i rozpiszą cały ten strajk i że wszystkich, nie wiem, będą, może nie będą strzelać, ale wszystkich tam zwiną. I jak tylko podchodziła policja, to wtedy był krzyk, kamery na bramę, kamery na bramę, kamery na bramę. Bo o, teraz ci sajkujący się, o tego, tego, tego jeszcze, tu, o tam, ten szpicel, tego, tego, sfilmujcie tego koniecznie. No i tak... I, I to był jakby jeden z takich elementów. W ogóle siedziały różne dziwne rzeczy. takie y, 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 Nie do pomyślenia chyba w sierpniu 80, że y, tworzyła się taka subkultura, że, 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 że się budowali domki ze styropianu, że, 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 że się odbywały takie bardzo ciekawe zresztą, takie zabawy w policjantów i złodziei, czyli strajkujących i w policję. Bo ty, ta, Policja istniała jako upiór, bo oni byli tak daleko od stoczni, że myśmy się co z tej stoczni ich nie widzieli. Po prostu wokół stoczni była pustka. Absolutna pustka. Cisza, pustka, właśnie nic. Bo ten kordon był tak daleko, że go nie było widać. Natomiast w, samym, w związku z tym w samej stoczni oni robili jakieś takie walki. Inscenizowane były, że ktoś, że niektórzy się przebierali niby za policję, był wóz policyjny ze styropianu, zrobiony jakiś tam, i rzucali w siebie nawzajem styropian. Takimi, jak, tak jak, nie wiem, jak śnieżnymi kulkami, to takimi kawałkami styropianu. I wielka akcja tam. To strasznie śmieszne było. Nie, nie, nie to nie był mój pomysł. Nie, to spontanicznie spontanicznie brać Stoczniowa to sobie wymyśliła. Ten 88 rok to był. To, było, to było bardzo dziwny, to był bardzo dziwny czas, bo to był wtedy w Polsce był absolutny kryzys opozycji. O ile jeszcze wcześniej były demonstracje i te podziemne różne struktury solidarności itd. Tak to wszystko działało, to już 1988 rok to był taki kryzys, że już się wydawało, że już nic nie będzie. I niespodziewanie <coughs> wybuchły te strajki, bo najpierw maj, potem sierpień w Gdańsku i to po prostu nowe pokolenie ludzi, którzy jakby trochę się nie załapali na ten sierpień 80 legendarny, chcieli mieć zrobić swój strajk, powalczyć z komuną na własną rękę. I to było wielkie zaskoczenie dla, dla całej Polski wtedy. <coughs> w końcu była garstka ludzi, która zaczęła ten strajk w maju. E e przyjechali e eksperci, tak zwani, czyli e Mazowiecki, Kaczyński, C e Celiński, Szymanowicki. I tam próbowali coś z tym. Wałęsa, oczywiście, przede wszystkim próbowali coś z tym zrobić. No, Wałęsa nie wiedział, czy się pod tym podpisać, czy nie, no, ale potem jednak zdecydował się któregoś dnia po dopiero strajku przyjść i tam siedzieć w tej stoczni. No a my z tymi kamerami tam y, y, walczyliśmy po ich stronie. Niesamowite było zakończenie tego pierwszego strajku, kiedy, kiedy y, trzeba było przekonać tych ludzi, żeby. No, żeby wyszli z tej stoczni, skończyli ten strajk, bo nikt w Polsce jakby specjalnie się nie chciał solidaryzować, przy... bo to było takie oczywiście założenie, że my tu zaczniemy w stoczni, a oni zaczną się przyłączać stopniowo. I tego nie było. Trzeba było skończyć, wyjść i tak ludzie wyszli tak z płaczem, właściwie ze łzami w oczach. Mówiło się, że nowe pokolenie jednakowo, że... Pozytywne było, to, to właściwie to była klęska, ale po to, żeby to jakby przekuć w coś pozytywnego, to się mówiło właśnie o tym, że to jest nowe pokolenie, że to jest wiosna, że znowu coś będzie i że dopiero w sierpniu pokażemy. I rzeczywiście przed sierpień, ja wtedy byłem na wakacjach w sierpień na Kaszubach nad jeziorem i była wiadomość, że strajk stoczni będzie następnego dnia. Ja rzuciłem wszystko, pojechałem do Gdańska. I my do tej stoczni po drodze, po drodze nas zwinęli, bo to jakąś grupą tam się wzięli nas na policję. Potem nas wypuścili, nawet mi kamerę zabrali tam. Potem oddali tę kamerę. Potem no, w tym sierpniu już to była, to już strajk był dużo poważniejszy, bo było więcej ludzi. I co więcej, zaczęły się przyłączać yy, i na wybrzeżu jakieś różne zakłady, i, i Śląsk, i, i coś tam jeszcze. Yy, Huta Lenina w nowej hucie się przyłączyła. Pamiętam, było hasło Gwiazda, mówił jeden Lenin zaczął, dwa Leniny skończą. Myśmy to wszystko filmowali i. Yy, yy, w ogóle w sierpniu, w czasie sierpniowego strajku, to było tak, że w ogóle więcej tych kamer mieliśmy niż w maju, już w stoczni. Już to było tak, już umieliśmy to robić lepiej. Te materiały były wynoszone w ogóle codziennie, czy parę razy dziennie ze stoczni. Marian Terlecki montował z tego takie. Codziennie montował z tego jakiś film, i ten film był gdzieś. W kościołach w Gdańsku pokazywane. Ludzie oglądali tam się swoich bliskich, czyli był to rodzaj takiego bieżących informacji, telewizja właściwie. Telewizja, telewi jak to mówili, telewizja. O, telewizja Księdza Biskupa. Byliśmy telewizją Księdza Biskupa i rzeczywiście codziennie z tego. By było, to było fantastyczne wtedy. No Dzisiaj to nie robi żadnego wrażenia, bo to jakby. Ale wtedy to medium w ogóle nie istniało w świadomości takiej, że można, że telewizja była czymś tak państwowym i czymś tak reżimowym, że już bardziej, trudno sobie coś bardziej reżimowego wyobrazić. Telewizja publiczna nie miała wstępu do stoczni, bo ich nie, 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 stoczniowcy nie wpuszczali. Nawet zagranicznych, te zagraniczne kupowały materiały od teleckiego, te nasze głównie. A telewizja, i tam jeszcze w tych naszych filmach, bo w końcu powstały dwa, bo powstał jeden film z majowego strajku, Ballada o strajku, i inny sierpień, który już jest trochę mniej filmem, bo jest trochę za długi, ale też jest zabawne. Takie było zamówienie. Pamiętam, że Marek Łochwicki mówi: słuchaj, film musi się zmieścić na kasetę, wypełnić całą kasetę ee, dwugodzinną, chyba, tak. No i tak to trzeba było zmontować. A krótsza wersja nigdy nie powstała. No to już wideo studio y, y, rozprowadzało te kasety gdzieś, one je, jeździ, jechały w Polskę też, ale już te, jakby już te relacje z każdego dnia. No, potem powstał ten jakby film nasz, Inny Sierpień, i to tak, to było powielane i sprzedawane, rozpowszechniane y, kanałem z jednej strony chyba kościelnym, a z drugiej strony takim podziemnym. A tak, w 1989 nawet już była emisja, ale tylko y, Ballada strajku. Inny sierpień nie był nigdy pokazywany w telewizji. No pojawiło się, nagle było jasne, że pojawia się nowe pokolenie tych działaczy, którzy nie, nie zdążyli w sierpniu 80 zaistnieć, bo może byli za młodzi. I teraz oni chcieli mieć swój czas. Pierwszy był Stanecki który taki był Nowy Wałęsa, ale to trwało, ten Stanecki trwał chyba dzień, dwa i został potem przy, jako, jako chyba trochę oszoł miasty, został zastąpiony później przez Górczaka, pamiętam. Górczak był super, był super w maju, a potem w sierpniu żona mu nie pozwoliła wziąć udziału w strajku, także no tam yy, yy, tak naprawdę to później, nie wiem co się z nimi dzisiaj dzieje. Raczej mało który z nich. Nie, niektórzy tak. Szwajkowski, Swajko, Gałęzowski, coś takiego. No i bardzo było też cieka, ciekawie było, bo myśmy mieli strasznie blisko z tą kamerą, jak już byliśmy. No bo też taki czas się wtedy zaczął i on jeszcze trwał przy okrągłym stole później, bo zrobiliśmy później jeszcze film o okrągłym stole produkcją wideo studio. To były takie trzy filmy, wtedy zrobiliśmy to, właśnie seria taka powstała, i to, co było wspólne, to było to, że to był jedyny czas, moim zdaniem, w naszej historii najnowszej, kiedy to medium wideo było bronią, ale też było dopuszczane. Wszystko mogliśmy, wszędzie mogliśmy wejść z tą kamerą. To się skulminowało przy okrągłym stole, gdzieśmy byli dopuszczani do. No nie byliśmy dopuszczeni do Magdalenki, ale do wszystkiego tego, co się działo tam w, wokół tego stołu, to no mogliśmy wszędzie wejść i wszystko rejestrować. Wszystkie rozmowy takie półtajne nawet. I mogliśmy bardzo blisko podejść do tych polityków i, i, i ich podsłuchiwać, nagrywać i tak dalej. To już później, jeszcze już chwilę później przestało być możliwe, bo już ci politycy zaczęli być zawodowi, a oni wtedy jeszcze byli amatorami, właściwie dobrymi amatorami, którzy w każdej sprawie musieli się koniecznie dogadać i wszystko trzeba było przerozmawiać, wobec czego wszystko, wszystko można było nagrać. Mm. No tak, i taki, był, i taki to był czas. No, finały były dwa. I, i, I za każdym razem one były kontrowersyjne. No, finał w maju był taki, że trzeba było po prostu wyjść. I ludzie w końcu z płaczem wyszli i właściwie za każdym razem to Wałęsa kończył. Się okazało, że Wałęsa już oświadczył, że jest koniec strajku, i teraz trudno, trzeba wyjść. W maju było to bardzo pięknie jakoś zorganizowane. No, jakoś spontanicznie, bo wyszedł ten marsz, no, ktoś to musiał wymyślić, ktoś to musiał zorganizować, ale nie wiem kto, szczerze mówiąc. Pięknie to wyszło, bo wyszedł marsz od stoczni do Brygidy i ludzie tam stali, klaskali, krzyczeli w ogóle dziękujemy, dziękujemy, no to było bardzo wzruszające. A w sierpniu z kolei strajk był jeszcze dłuższy i został zakończony też przez Wałęsę, ale Zakończony w ten sposób, że w pewnym momencie gruchnęła wiadomość, że Kiszczak za, zaprasza Wałęsę na rozmowy do Warszawy. Wałęsa pojechał i tam w ogóle po raz pierwszy padło hasło y, okrągły stół. Że Kiszczak zaproponował zamiast kwadratowej celi okrągły stół. Nikt nie wierzył w ten okrągły stół. Poza Wałęsą chyba. Jeszcze pamiętam wszyscy Borusewicz. Chyba kaczony wierzyły. E, w każdym, razie, e, w każdym bądź razie było takie poczucie klęski po tym sierpniu. No ale potem był okrągły stół i my znowu z kamerą na okrągły stół. Już nie musieliśmy prze, prze wtedy prze, przeskakiwać przez y, y, mur stoczni, tylko musieliśmy się dostać do pałacu prezydenckiego, co było. Szalenie łatwe, ponieważ już taki rozgardiaż panował, że tak naprawdę nikt nas, nikt, nikt nas nigdy nigdzie nie akredytował. A myśmy codziennie mieli wstęp wszędzie w tym w, 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 w Pałacu Prezydenckim. Z czego zrobiliśmy użytek, mam nadzieję, dobry, bo powstał fajny film o tym okrągłym o stole. Co więcej, powstały tak naprawdę trzy filmy. Było strasznie zabawne, bo ci eksperci tak zwani, to tam no, też spali z wszystkimi. Znaczy nie zupełnie z wszystkimi, tak jak teraz się mówi, że Mazowiecki spał na styropianie. To nie spał na styropianie, to nieprawda, bo y, pamiętam, że najpierw spał na sołtku z innymi, a potem się przenieśli i to nie, do, y, nie dokładnie do, do, do stołówki, tylko nad stołówką, piętro wyżej, były takie pomieszczenia, całkiem eleganckie i tam już może mniej elegancko, rzeczywiście na podłodze, na podłodze oni pokotem spali, ale nie na styropianie i Mazowiecki nigdy na, na styropianie nie spał, chociaż Wałęsa, owszem, nawet pamiętam w takim śpiworze myśmy robili mu takie zdjęcia, e, jak ten, jak chrapie i z nogami do góry, bo, bo co, bo nie, nie było wiadomo, kiedy oni, było, wiadomo, było przekonanie generalnie, że wejdą. I że będzie rozpierducha. No I teraz nasz problem, mój powiedzmy, polegał na tym, że ja. Ja zresztą wtedy się stałem operatorem nie, nieoczekiwanie. Ponieważ ja ja studiowałem reżyserię, i operatorką się nie, roz, nie zajmowałem, zdjęć nie robiłem, no ale tam się brało kamerę i, i ten. I teraz było wiadomo, że yy... Za chwilę wejdą, a zwłaszcza w nocy, więc pamiętam, że już była taka noc, że ja spałem y, z kamerą pod drzwiami Wałęsy. No na podłodze, dosłownie na podłodze leżałem z tą kamerą i czekałem, bo za chwil, w każdej chwili mogli wejść. Ja sobie wymyślałem, wymyśliłem, że jak mają wejść, to najlepiej jak będę blisko Wałęsy, bo po, po pierwsze y, będę miał najciekawszy materiał, a po drugie będę miał największą szansę, że mnie nie zabiją, oraz, że uda, że uda mi się przemycić ten materiał. Zresztą na to były najmniejsze nadzieje, bo myślałem no jak, jak wejdą, to przecież jakby ten materiał wyniesiemy, jak, jak? no ale już trudno. Właśnie leżałem pod tymi drzwiami i to było strasznie śmieszne, bo tak jakby jak szedł do, do, do toalety, to musiał przeze mnie przechodzić, tak patrzył na mnie i mówił, no już naprawdę, już nie macie co robić. No. Racja była oczywiście po mojej stronie, bo jakby się coś działo, to zresztą i tak te materiały były fajne. One potem <grytanie> nie weszły jednak do filmu, bo chyba Marian Terlecki nie chciał, bo już wtedy przewidywał jego kampanię prezydencką. więc trzeba było się pozbyć paru takich, że on nie bardzo zdrowy, że ten taki były rząd. Jak się skarżył, co mu dolega na przykład. No to małęsa to, 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 to znaczy. I tak było w maju, i tak samo było w sierpniu. No. W tym sierpniu, już później, to taki właśnie ten folklor, cały styropianowy i tak dalej, to on się wykształcił w sierpniu. Te strajki, w ogóle trzeba powiedzieć, były znacznie mniej, mniej grozy w tym było niż, niż, jak sądzę, w sierpniu 80. To już nie byli ci tacy robotnicy doprowadzeni do ostateczności, szarzy, zmęczeni, zdesperowani, tylko to była taka młodzież, yy, która się domaga swego raczej. Yy, yy, yy. No zdesperowana oczywiście, ale jakoś było z tym wszystkim dużo wesołości, dużo zabaw, dużo takich śmiesznych sytuacji różnych. Jakieś bary robili takie, herbaty się robił, jakiś ktoś to zrobił, bar u Araba, pamiętam, był jakiś taki. coś były różne. Przy... Grozą trochę wiało. W maju nam zabrali kamerę. A było to tak, że ponieważ ten środek stoczni był opanowany przez jednak siły związane z dyrekcją, i kiedyś Wojtek Ostrowski się zapędził za daleko z kamerą i po prostu go. Ci, bo tam były te. jak to się nazywa, ochrona stoczniowa, która. Powinna pilnować bram, ale z bram została odesłana przez strajkujących. się siedzieli w głębi, chwycili i zabrali tę kamerę, wyrwali. Tylko, że y, ponieważ Wojtek kamery nie wyłączył, to kamera cały czas rejestrowała. I zarejestrowała sam moment wyszarpnięcia jej, i potem została wieziona samochodem i cały czas, jakby nagrywała to. Pamiętam, to było strasznie śmieszne. To cały świat się temu dziwało. Dziś już by tak nie było. Cały świat się dziwał. ale wszyscy myśleli, że trzeba będzie zrobić, to najpierw sprzedać jako reklamówkę firmy Sony, bo y, y, ta kamera tam najpierw jedzie samochodem, i potem dziś zostaje zaniesiona do takiego, jakiejś takiej chatki strażnika, do jakiegoś tam biura jakiegoś, strażnika. I zostaje odłożona, i nagle tak, uch, uspokojona leży wreszcie ta kamera. Cisza, 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 cisza i słychać jak ten dzwoni, halo, halo, panie dyrektorze, no więc mamy tutaj tę kamerę, yy, no tylko nie bardzo wiemy co, bo oni chcą tę kamerę z powrotem teraz, to nie wiemy co mamy zrobić z tą kamerą, nie? Yy, chwileczkę, zaraz sprawdzę, tup, 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 tup. Tak widziałem, że to kamerę ktoś wziął do ręki, wraca na telefon, Sony, <śmiech> <śmiech> gotowa reklamówka. Później w sierpniu, no też mnie szarpali, tak było. W tym czasie strajku sierpniowego, kiedy stocznia brama była znowu właśnie tym kordonem policyjnym oddzielona, tak, że była pustka, jakby przed tą bramą. Nagle pojawili się ludzie i to byli czyli niestrajkujący, którym kazano przyjść do pracy. Wtedy coś takiego się zaroiło pod tą bramą i Wałęsa mówił idźcie do domu albo weźcie, strajkujcie z nami albo idźcie do domu. Kurczę, nie stójcie, bo zaraz policja nas zaatakuje. I nagle i Wałęsa tak z bramy, z bramy i nagle postanowił, zobaczył tam kogoś, jakiś znajomych i postanowił wyjść do nich. I wyszedł z obstawą, a ja z tą kamerą tam za nim. Yy, yy, i, i e... no, żeby z kolei, <laughs> dopóki byłem blisko Wałęsy, to okej, okay, bo byli ci ochroniarze Wałęsy, coś też było bezpiecznie. Ale po to, żeby jego e, zarejestrować, musiałem od niego odejść te trzy metry. No i tak jak odszedłem te trzy metry i tam patrzę na tego Wałęsy, nagle łaps, łaps, coś mnie chwyta za ręce, wykręca. Ale byliśmy wtedy we dwójkę z e, Ewą. Ewa Oleczek. Ewa Oleczek, ona trzymała mikrofon wtedy chyba mi. I, w, i z kolei, e, a Wojtek Ostrowski na bramie nas zarejestrował. Jak ta Ewa rzuciła się na tych e, policjantów, czy kto to. Tak, na policjantów jakichś takich, e, co mnie chwycili i zaczęła ich bić. Ona taka drobniutka, chudzinka, <noise> bo strasznie śpieszna. Oni się wystraszyli. Ci policjanci mnie puścili, ja wtedy w nogi. I... I z powrotem do stoczni, bo tam było najbezpieczniej. Dużo było śmiesznych rzeczy. Jak ci eksperci, jak ci eksperci żeby uniknąć ewentualnych podsłuchów, w trawie tam siedzieli. takie. <grym> Mamy tam w tym filmie też takie. Są momenty, jak te właśnie kaczory Mazowieckie i tak dalej, siedzą w tej, w tej trawie. <grym> I był Siłanowicki, mecenas Siłanowicki, który był. Takim łącznikiem. To była jedyna osoba, która mogła sobie kiedy chciała, Mazowiecki chyba też, ale on tak kursował. Y, 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 wychodził z tej stoczni, bo on jakieś, gdzieś, jakieś roz, negocjacje prowadził z tą władzą poprzez y, prymasa chyba, czy coś, komitet prymasowski, jakoś tak. No i on wychodził, tam. a Borusewicz z kolei wyspecjalizował się w podsłuchiwaniu y, tych y, Policyjnych meldunków, które były prze, przechwytywane jakąś, jakieś radio, takie coś. Bo Słuchaj, co ci policjanci ze sobą mówią. <słuchaj> Siła Nowicki, było tak. Łysa pała idzie, puścić, puścić. <słuchaj> pamiętam, jak Jarek Kaczyński, bo chodził takim marszowym krokiem zawsze. Pamiętam właśnie, pamiętam takie zagubienie w ogóle, że nie było wiadomo co z tego wszystkiego wyniknie, że właściwie co to jest, komu to jest potrzebne, po co są, po co to, to ten, myśmy się nie mieli co zastanawiać, bośmy robili film jeszcze, który było nie wiadomo jak się skończy i nie wiadomo, e, e, mieliśmy nadzieję, że nas siłą wezmą, bo to wtedy było fajne zakończenie tego filmu, ale oni jakoś nie chcieli nas siłą wziąć w końcu, nie wzięli. I co ciekawe teraz, jak się patrzy wstecz, to jaka była historycznie rola tych strajków? Moim zdaniem duża, dlatego że tak naprawdę to była taka burza w szklance wody. Ale ponieważ był taki absolutny kryzys i wtedy w ogóle ludzie przestali demonstrować i to wszystko przestało... Znaczy, jakby umierała nadzieja na to, że ta komuna się kiedykolwiek skończy. I chyba te strajki majowy i sierpniowy, ale to, czego byśmy nie wiedzieli, to nie wiedzieliśmy, że władza, że ta komuna już jest tak popękana i tak się sypie, że oni się też bali. Obie strony się bały siebie jakby nawzajem. I z tego powstał ten okrągły stół, który był no, samobójstwem komuny. Oczywiście, jak wiemy, co prawda, samobójstwem w miarę łagodnym, ale jednak samobójstwem.